mam mówić o teatrze. Hasło jest Pokochaj teatr. Przychodzi mi na myśl piosenka Piotra Szczepanika. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Czy można kochać teatr? Myślę, że to jest takie czarne pudło, w którym kryją się wielkie emocje. Wszystkie możliwe emocje. Od miłości, przez zobojętnienie, po nienawiść, a potem znowu miłość, potem znowu zniechęcenie, nienawiść, gorycz, a potem znowu miłość. I tak w kółko. Zawsze fascynują mnie dwie cisze w teatrze. Jedna to jest cisza na początku spektaklu, a druga to jest cisza na końcu. Ta cisza na początku spektaklu, kiedy już gasną światła na widowni i powoli zapalają się na scenie. Wtedy na ogół słyszy się od publiczności taką ciszę oczekiwania. Oczekiwania na jakieś wyjątkowe doznanie. Niezależnie od tego, czy to jest komedia, czy to jest dramat, jakikolwiek inny gatunek, publiczność na tym właśnie początku ma nadzieję na coś wyjątkowego, na jakiś czar. To jest ta pierwsza cisza. A druga cisza, ona jest znacząca, zwłaszcza na premierze, kiedy przedstawienie pierwszy raz konfrontuje się z widzami. To jest ta cisza, kiedy spektakl się kończy i publiczność jeszcze przez te kilka sekund milczy. Nigdy nie wiadomo, czy brawa, które potem nastąpią, będą słabe, zdawkowe, żadne, czy też będą owacją. A jeśli nawet będą owacją, to i to jest dla nas aktorów wyczuwalne, czy jest to owacja grzecznościowa, bo jest premiera po prostu, czy jest to owacja naprawdę gorąca, owacja ludzi przejętych tym, co przed chwilą zobaczyli. Wiele lat już trwa spór o to, czy aktor to jest twórca, czy odtwórca. Czy to jest żołnierz w armii, którą dowodzi reżyser i wydaje rozkazy? Czy to jest rzeźbiarz sam na sam z kamieniem, którym jest rola? I może z nim zrobić to, co czuje. Oczywiście na to pytanie nie ma odpowiedzi. Oczywiście zdarza się bardzo różnie. Ale ja mam pewną odpowiedź. Myślę, że o tym decyduje aktor. Aktor to czuje. Czy jest twórcą, czy jest odtwórcą. Tylko bardzo ważne jest to, żebyśmy nie rozumieli, że twórca to jest ktoś lepszy niż odtwórca. Nie, to jest inna perspektywa. Myślę, że być twórcą, aktorem jest rzeczywiście znacznie trudniej. Sama uważam siebie za osobę, która należy do tej kategorii. Po prostu aktor, który czuje się twórcą, czuje się też odpowiedzialny, współodpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się na scenie. Niezależnie od tego, czy gra dużą rolę, czy gra małą rolę, to w jakim przedstawieniu gra i czy to przedstawienie jest zgodne z jego gustem artystycznym, jest dla twórcy bardzo ważne. Aktor, który jest twórcą, najczęściej
okupuje taką swoją perspektywę ogromnymi emocjami. Jeżeli czuje, że spektakl, w którym gra, nie jest zgodny z jego gustem, to to naprawdę boli. Aktora, który jest odtwórcą, zdecydowanie boli mniej. Wykonuje swoją pracę, swój odcinek, swoją rolę i tyle. Natomiast aktor, który czuje się twórcą, doznaje poczucia upokorzenia nawet często, kiedy musi się podpisać swoją obecnością pod czymś, z czym się nie zgadza. Gdybym chciała zobrazować tajemnicę teatru, tajemnicę emanowania ze sceny, to najchętniej przypomnę takie zdarzenie, którego byłam świadkiem. Nie byłam wtedy na scenie, byłam wtedy na widowni. Poszłam na teatr niemiecki, który występował w Warszawie. W pewnym momencie wszyscy aktorzy wyszli na scenę, stanęli tyłem, tak samo ubrani i w tym szeregu wykonywali identyczne gesty. A ja złapałam się na tym, że nie mogę oderwać wzroku od jednej tylko postaci, od kobiety, która robiła to samo, co wszyscy. Stała trzecia z prawej strony w tym szeregu. Stała, ruszała się w taki mechaniczny sposób. Potem była przerwa. Ja zaczęłam rozmawiać ze swoimi znajomymi i powiedziałam, bardzo dziwne, patrzyłam tylko na tą osobę. I każdy z tych znajomych powiedział, czekaj, czy chodzi ci o tę trzecią z prawej, bo ja też patrzyłem tylko na nią. Ja też patrzyłam tylko na nią. Potem zaczęła się druga część tego spektaklu, w której występowała aktorka, wybitna, wspaniała. A kiedy spektakl się skończył i rozmawialiśmy z twórcami tego spektaklu, okazało się, że właśnie ta aktorka, ta najwybitniejsza aktorka tego teatru, to była ta trzecia z prawej w tym rzędzie. Jakim cudem udało się jej emanować silniej niż cały szereg innych aktorów, stojąc plecami i wykonując te same ruchy. No to jest właśnie jedna z tajemnic teatru. Jeżeli obecność na scenie jest podbudowana i siłą osobowości, i jasnym przekazem, chęcią przekazu czegoś, co te gesty mają oznaczać, to wtedy się skupia na sobie uwagę. Ale nie ma na to żadnego wzoru, żadnego sposobu. Można osiągnąć oczywiście jakieś umiejętności. Natomiast talentu, tej emanacji nie można się nauczyć. Pytana jestem, co to jest aktorstwo. Wyobraźmy sobie, że stoi dwóch aktorów, czy dwoje aktorów na scenie. Zaczyna się spektakl, a słowa, które padają jako pierwsze, to są zwykłe słowa dzień dobry. Mówimy je codziennie, zdawkowo. Właściwie nic nie znaczą. Tylko teatr zacznie się wtedy, kiedy aktor wymawiający te słowa będzie wiedział dokładnie, kim jest osoba, która mówi dzień dobry, co przeżyła, jaki ma stosunek do tego kogoś, komu mówi dzień dobry. Przecież dzień dobry nie oznacza, że dzień jest dobry. Człowiek, który mówi dzień dobry, może mieć bardzo zły dzień.
I takie dzień dobry można powiedzieć na niezliczoną ilość sposobów. I dzień dobry może znaczyć bardzo wiele. Za słowami w teatrze kryje się bardzo wiele. Pamiętam takie swoje pierwsze kroki w teatrze, kiedy grałam w sztuce Upiory Ibsena. Mieliśmy próby, a ja brałam udział w pierwszej scenie. Pierwsza scena wyglądała tak, że wchodziłam i składałam prześcieradło. Więc na próbie weszłam z prześcieradłem, zaczęłam je składać. Erwin Akser, wybitny twórca teatru, zawołał: stop, źle składasz to prześcieradło. To każdy z nas składa prześcieradło. Ja umiem składać prześcieradło. Jak to źle? I wtedy on powiedział: ale ja nie czuję, że to się dzieje w Norwegii. Czy w Norwegii inaczej składają prześcieradła? Tak, inaczej. Zaczęłam rozumieć, że rzeczywiście nawet w takim prostym, akcie, jak składanie prześcieradła, można wyczuć całą kulturę, jaka stoi za narodem. Widz nie musi wyczuć Norwegii w sposobie składania prześcieradła. Ale jeśli ja będę składała to prześcieradło ze swoją tajemną wiedzą czy intuicją na temat kultury skandynawskiej, to będzie to ciekawsze składanie prześcieradła. To będzie w tym tajemnica. Jak to jest z tym poczuciem, że jest się twórcą? To jest często bardzo niewygodne. Pamiętam, kiedy zaczynałam pracować w tym zawodzie, kiedy byłam, nie wiem, rok czy dwa lata, i zaangażował mnie Jan Świderski, jeden z filarów aktorstwa polskiego, do roli młodej w spektaklu Klątwa Wyspiańskiego. To wielka rola. A rzecz odbywała się w Teatrze Telewizji. To jest sztuka o tym, że jest kobieta we wsi, która ma dzieci z księdzem, i nagle na wieś spada klęska suszy i wieś zaczyna oskarżać tę kobietę, której dotąd nie oskarżała, o to, że spada na nich kara Boża za jej grzech. Nagrywaliśmy to już w studio i dochodzi do sceny, w której ksiądz przychodzi do zagrody tej kobiety, matki swoich dzieci, już właśnie w czasie tej suszy. Nagrywamy tę scenę i reżyser zza kamery mówi: uśmiechnij się teraz, przecież go kochasz. Ja nagle czuję, że nie mogę się uśmiechnąć. Nie mogę się uśmiechnąć, bo to nie jest taka kobieta. To nie jest kobieta zalotna. Ja wiedziałam, że reżyser bardzo lubi mój uśmiech, ale grając tę postać, czułam, że to jest ktoś powściągający swoje uczucia, nie pokazujący ich w tak łatwy sposób. Nie uśmiechnęłam się. Powiedziałam: nie uśmiechnę się. Zdawałam sobie sprawę z tego, że ryzykuję właściwie wszystko, bo jeżeli pójdzie taka fama, że jestem aktorką, która nie słucha reżysera, no to może być ze mną bardzo źle. Reżyser przerwał zdjęcia i zaczął ze mną rozmawiać. Słuchaj, no ja jestem reżyserem. Ja ci po prostu każę się uśmiechnąć. Ja mu powiedziałam: ja mogę to zrobić. Ja mogę, ale ja nie mogę tego zrobić tej postaci. Bo to nie jest postać zalotna.
wtedy pamiętam, że rzeczywiście wiele osób, również aktorzy grający w tym spektaklu, rozmawiali ze mną. A ja się nie uśmiechnęłam. Nie chcę oczywiście opowiadać o tym, że trzeba się sprzeciwiać reżyserowi. Nie, nie, w żadnym wypadku. Natomiast są takie momenty, kiedy można postawić na szali nawet całą swoją przyszłość za głupi uśmiech. Tylko dlatego, że się głęboko czuję, że dzieło, jakim jest rola, nie może być w ten sposób zepsute. I takie właśnie kłopoty miewa aktor, aktorka, która czuje się twórcą roli. Ja mam rzeczywiście bardzo wiele takich zdarzeń wspaniałych i dramatycznych, które wynikają z takiego poczucia. Może, żeby tutaj nie opowiadać samych dramatów, to też opowiem jedno z takich najwspanialszych przeżyć, jakie miałam w swojej aktorskiej drodze. Graliśmy lekcję Ionesco z wspaniałym aktorem Mariuszem Benoit. Ja zawsze byłam wielbicielką tak zwanego teatru absurdu. To jest teatr, który stworzyli Ionesco, Beckett i Genet. To jest teatr, który ma bardzo swoistą formę, który nie jest takim typowym teatrem psychologicznym. Mnie to zawsze pociągało, dlatego się bardzo ucieszyłam, kiedy zaangażowano mnie właśnie do roli uczennicy, a Mariusza Benoit do roli profesora. I okazało się, że my jesteśmy dla siebie stworzeni, zwłaszcza w tej sztuce, że rozumiemy tę sztukę identycznie i czujemy, że możemy stworzyć coś szczególnego, coś innego, jakąś inną formę teatralną. Reżyser, który to robił, właściwie traktował to jako taką lekką zabawę. A myśmy czuli, że tam jest coś więcej. W związku z tym spotykaliśmy się po próbach, gdzieś kątem w jakichś teatrach, wieczorami, w jakichś salach prób pustych. I pracowaliśmy naprawdę z wielkim takim zapałem i wiarą nad szczególną formą tej sztuki. Dopracowaliśmy się czegoś w rodzaju partytury muzycznej, w której znaczenie miała i cisza, i dźwięk, i ruch, też taki trochę, można powiedzieć, trochę stylizowany, trochę tak, jakby to był balet współczesny. I kiedy dochodziło do premiery, mieliśmy właśnie to poczucie, które miewa twórca. Poczucie ryzyka. Wiedzieliśmy, że stworzyliśmy coś zupełnie innego i że to się albo bardzo przyjmie, albo bardzo nie. Wiedzieliśmy, że możemy zostać albo wygwizdani, albo nagrodzeni wielkimi brawami. Obojętność nie wchodziła w grę. No i właśnie pamiętam te kilka sekund po spektaklu, kiedy ta cisza, nam się wydawało, że trwa godzinę, bo ona tak nabrzmiewała i nie wiedzieliśmy, czym się skończy. Czy się skończy gwizdami, czy się skończy brawami. I właśnie po tej ciszy publiczność wstała i zgotowała nam takie wielkie owacje. Potem ta sztuka była rzeczywiście, to przedstawienie było bardzo chętnie oglądane. Na to przychodziło wielu widzów kilkakrotnie. Mieliśmy z tego rzeczywiście no, taką ogromną satysfakcję, ale też jednocześnie każdy spektakl graliśmy z taką świeżością i taką wiarą, tak jakbyśmy go grali pierwszy raz. Nie też zdarzyło mi się znużenie teatrem, bo tak jak powiedziałam na początku, to są też takie uczucia, które towarzyszą tej miłości do teatru. Znaczy,
wydawało mi się, że idzie mi za łatwo. Może to kogoś zdziwić, może ktoś temu nie wierzyć, ale tak było. Ja miałam w pewnym momencie takie poczucie, że właściwie co, no jestem w teatrze, na etacie, dostaję pensję, robi się przedstawienie, ja gram jakieś role i tak będzie do końca życia. Zaczęło mi to przeszkadzać. Zaczęłam w pewnym momencie czuć, że ja muszę sobie stworzyć warunki do stworzenia czegoś nowego, zupełnie nowego. Z takim ryzykiem, że to się nie uda. I to było takie moje pierwsze wtedy wyjście z teatru, z etatu, czego nikt nie mógł zrozumieć. Ja wyszłam nie mając właściwie nic, poza nadzieją na to, że coś zrobię. Napisałam wtedy sztukę Goła Baba. Napisałam ją też dlatego, że należę do pewnego typu aktorów. Właściwie są dwa typy aktorów. Są aktorzy, którzy w postać, którą grają, wkładają wiele swoich własnych cech. Grają, dając postaci swoją osobowość. A są aktorzy, którzy wcielają się w postaci. Co oczywiście nie znaczy, że nie kontrolują swojej osoby czy tego, co się dzieje na zewnątrz. Oczywiście zawodowstwo polega na tym, żeby to wszystko było kontrolowane. Niemniej aktorzy tego typu, im bardziej postać jest złożona z cech, których pozornie oni nie posiadają, tym większą radość mają z zagrania takiej roli. Ja należę właśnie do tego typu aktorów. To znaczy ja lubię zmieniać się w postaci jak najdalsze ode mnie. I dlatego napisałam sztukę, w której występują dwie kobiety skrajnie różne. Goła Baba właśnie. Napisałam tę sztukę i no mając już naprawdę spory dorobek i wyrobione nazwisko jako aktorka, zaczęłam proponować tę sztukę w różnych teatrach. Spotkało się to z niechęcią, spotkało się to ze zwątpieniem. O co chodzi? No jest aktorką, nie jest pisarką, nie jest dramaturgiem. Lepiej nie ryzykować. Ja pamiętam, że oczywiście odczuwałam gorycz z tego powodu, zniechęcenia, no różne takie uczucia naturalne, a jednocześnie właśnie ten smak bycia artystą. Właściwie od początku mojej pracy zawodowej wiodło mi się bardzo dobrze. Ja miałam szereg propozycji, też głównie właśnie w tych teatrach telewizji, gdzie gram mnóstwo bardzo ważnych ról. I nagle jestem na pozycji tej osoby szukającej miejsca. No na szczęście to miejsce się w końcu znalazło. Znalazło się w Teatrze Powszechnym, na małej scenie. Goła Baba była też bardzo szczególną, jest do dzisiaj, bo do dzisiaj to gram. Jest bardzo szczególną formą teatralną, bardzo szczególną wypowiedzią, trochę inną niż typowy teatr. I to spotkało się ze znakomitą reakcją publiczności, ze znakomitymi recenzjami. Ale myślę, że nie odczułabym tego tak, jako coś takiego niezwykłego, wzniosłego w moim życiu, gdyby nie te wszystkie trudności po drodze. Bo to jest właśnie ta satysfakcja okupiona bólem, płaczem, niewiarą i nagle przez upór, poprzez taką świadomość, że jednak to jest coś warte, dochodzi do tego, ja nie lubię słowa sukces, do tego spełnienia. Przyszedł taki czas w teatrze, kiedy teatr się zmienił, zaczął służyć takiej czy innej sprawie, która wychodziła bardzo daleko poza sztukę. Ja przyznam, że niezależnie od tego, czy takiej czy innej sprawie sprzyjam czy nie, zaczęłam się czuć niedobrze. W takiej sytuacji. Zaczęłam się czuć śrubką w jakimś mechanizmie.
nad którym zupełnie przestaje już panować. I to zadecydowało o moim takim już zdecydowanym odejściu z teatru instytucjonalnego, etatowego. Ja po prostu, właściwie trochę nawet niespodziewanie dla siebie, kiedy miałam podpisać umowę na kolejny sezon, weszłam do gabinetu dyrektorskiego i powiedziałam, że nie zostaję. Wyszłam z niczym, nie mając kolejny raz w życiu żadnej perspektywy, żadnych podstaw. I rezultatem tej mojej decyzji o samodzielności artystycznej było znalezienie maleńkiej salki w Warszawie, no, jak ja to nazywałam, salki dla mrówki, najwyżej na 60 osób, gdzie mogłam raz na tydzień grać swoje sztuki, bo taki właśnie miałam zamysł. Grać tylko to, co jest moje, tylko to, co ja napisałam i za co całkowicie odpowiadam. Zdecydowałam się też robić sama dekoracje, projektować dekoracje, reżyserować, stworzyć właśnie mój rysunek artystyczny. Ale też nie tylko to. Zgodnie ze swoimi takimi przekonaniami, ja postanowiłam nie wspomagać się żadnymi reklamami, nie wspomagać się żadnymi sposobami, nie wiem, PR-owymi, czy jak to nazwać, na ogłoszenie istnienia tego teatru. Na otwarcie teatru zaprosiłam oczywiście swoich znajomych, ale postanowiłam, że potem kolejne spektakle będą szły tak zwaną plotką szeptaną. To znaczy, ktoś się dowie o tym teatrze, ktoś komuś powie, idź koniecznie i ile takich osób się zbierze, tyle będzie na widowni. To jest bardzo idealistyczne i oczywiście gdybym miała doradcę finansowego, to by się nie zgodził na tego rodzaju myślenie o pracy. Niemniej ja zawsze marzyłam o takiej sytuacji, żeby ludzie przyszli dlatego, że ktoś im powiedział, że warto, a nie dlatego, że widzieli sugestywną reklamę. No i tak się działo. Działo się różnie. Czasem było bardzo mało ludzi, czasem było bardzo wiele, że nie można było się pomieścić. I taki moment właśnie zwycięstwa był, kiedy miałam premierę swojej sztuki Sokrates, na którą też nie zaprosiłam nikogo. Ja w ogóle nigdy nie zapraszałam prasy do swojego teatru, nie robiłam premier prasowych, niczego takiego. Na premierę Sokratesa przyszli widzowie, którzy plotką szeptaną dowiedzieli się o tym zdarzeniu. No i rzeczywiście widownia była tak pełna, że ja nie mogłam przejść na scenę, bo akurat wymyśliłam sobie, że idę na scenę od strony widowni, ale było to po prostu niemożliwe, ponieważ nie było jak się poruszać. Widzowie musieli mi zrobić miejsce. I to był, no, to był jeden z tych właśnie takich momentów, kiedy może ten idealizm, który ja sobą reprezentuję i który ma swoje wady na pewno, dał mi poczucie szczęścia. Tak to mogę powiedzieć. No a potem przyszła pandemia. Teatr trzeba było zamknąć. I co dalej? Zwłaszcza, że żyliśmy pod hasłem zostań w domu. Zaczęłam się zastanawiać, czy mogę zrobić teatr w domu. Teatr online. I tak powstał Teatr Pudło. Teatr w kartonowym pudle, wielkim takim przeprowadzkowym, który jest dekoracją tego teatru i który nagrywam zwykłym telefonem komórkowym przy pomocy takiej już troszeczkę zepsutej lampki. Co tydzień jest premiera, co tydzień jest premiera nowego tekstu, mojego tekstu. To są miniatury kilkunastominutowe.
Jest ogromna praca, dlatego że ja to sama filmuję, sama montuję, czasem przez całą noc do świtu. Ale emocje związane z premierą, z wypuszczeniem każdej takiej miniatury są równe wielkim premierom. Nie wiem, co będzie dalej. Wiem, że będę rozwijać ten teatr Pudło. Być może powstaną większe spektakle, ale ta droga wyboista i niepewna, którą idę, dała mi wiele chwil prawdziwego szczęścia. Bo jeżeli mówimy o miłości do teatru, to mówimy też o miłości do jakiegoś świata teatralnego. Myślę, że każdy ma swój teatr. I aktor, i reżyser, i przede wszystkim widz. Więc chyba po prostu trzeba szukać swojego teatru, niezależnie od tego, po której stronie się jest.